Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer. Witajcie w Alfie gry Imagine Me, czy jakkolwiek by się to wypowiadało. Dzięki Alienware mam dostęp do tej gry. I nie, nie jest to reklama, ponieważ Alienware rozdawał klucze. Nie wiem, być może jeszcze rozdają. Jeśli jeszcze rozdają, dorzucę wam kluczyk, kluczyk chciałbym, ale raczej nie dam rady. Dorzucę wam link w opisie, jeśli będziecie chcieli sobie sprawdzić gierkę. Gra jest na Steama, jest kilka osiągnięć, podobno będą jakieś karty. Te karty akurat mnie mało interesują, ale jak jakieś będą, to nie ma problemu. Gra jest jeszcze w alfie, tak więc zobaczymy, co to jest. Menu strasznie przypomina mi menu znane nam z gry PID. Przy okazji zapraszam, w każdy piątek mamy serię. I zobaczymy, co to jest. Oczywiście achievementy lecą jak szalone. Aha, muszę myszką wybierać. No dobra. Okej. Okay. Spacją się skacze. Aha, można biegać wsadem bądź strzałkami. Bardzo łatwo też umrzeć. I jak widzicie, achievementy, no cóż, lecą jak szalone. Dobra. No cóż. Dźwięki jakie są, takie są. Sami słyszycie. Dobra, spacja. Sprawdzamy, co mamy dalej. Okej, mamy kolce. Mamy też dziurę. Nie mogę trafić. No, dawaj. Ach, ale dobra, mamy zebrany jakieś tam wspomnienie. Okej, dobra, jesteśmy. Całkiem taka, można powiedzieć, że niezbyt trudna gra. Aha, i pewnie słyszycie, że mikrofon jest jakiś taki inny niż zawsze. I to jest fakt, ponieważ nagrywam mikrofonem od słuchawek. Słuchawki mam... kreatywki, te takie najpopularniejsze. Nawet nie pamiętam, jak on się nazywał. No dobra, ale ja bym chciał wyskoczyć wyżej. Muszę wyczuć, w którym momencie trzeba spację wcisnąć. Okej. No, to już jest coś ciekawego. Dobra. Lecimy dalej. Zobaczmy, co tutaj się nam szykuje. No to było słabe. To też. A w sumie nawet nie musieliśmy używać tak naprawdę. O, to było chamskie, tak? Nie chcieliśmy. Nie musieliśmy używać nawet spacji, żeby tam wskoczyć. No i to chyba już nie jest problemem do zebrania. Gorzej będzie tutaj. Pięknie. No cóż, jak widzicie, gra taka dość łatwiutka. Nie jest to nic jakiegoś super trudnego. Bynajmniej na razie, oczywiście. Okej. No tu już się robi trochę, że tak powiem, trudniej. Bo musimy ładnie trafić w trampolinę. Co wydaje się być łatwe, z pozoru tylko. Bo gra nie ma jakiegoś takiego sterowania bardzo trudnego. Ale też nie jest to jakieś bardzo łatwe. A, i w sumie nie dokończyłem wam, czemu nagrywam mikrofonem z kreatywków. Mam pewne problemy z komputerem co do działania mikrofonu, a właśnie nagrywanie dźwięku. Mniej więcej działa to na zasadzie
Mówię, nagle przestaję mówić, tak? Tak to mogę określić. W pewnym momencie po prostu mikrofon jakby przestaje łapać dźwięk. Nie wiem, czy jest to spowodowane nie wiem, przez mikrofon, czy po prostu moim komputerem. Jednak stwierdzam, że to coś ma wspólnego z komputerem, a mianowicie bardziej z jego podzespołami. Czytajcie oczywiście tutaj znakomite parametry. Ach, cholera jasna. Oczywiście znakomite parametry USB, które momentami praktycznie jakby w ogóle nie było. Tak działa. Ale spokojnie, mogę wam zdradzić mały sekret, że bodajże we wrześniu będę kupował nowy sprzęt. I mam nadzieję, że będzie to sprzęt, który wystarczy nam na już dość dłuższy czas. Okej, teraz żeby przejść, musimy zbierać kluczyki. No, ciekawie. Okej. No chciałbym jednak zebrać te wspomnienie. Nasz kurczę, no chyba za szybko tam wskakuje. No, tak też nie chciałem. Dobra, słuchajcie, jeśli tego nie przejdę od razu, to po prostu powiedzmy trzy próby. Jeśli w te trzy próby się nie zmieszczę, to po prostu weźmiemy i skończymy ten materiał. Nie będę przedłużał, tak? Chciałem wam tylko przedstawić tą gierkę. Możliwe, że jeszcze jest ona za darmo do zgarnięcia. Pięknie mamy tutaj... No dobra. Miało być pięknie, nie było pięknie. Ale... Weźmy sobie tak, pięknie, ładnie. W sumie do trzech razy sztuka była. Wracamy na samą mapę, jak to wygląda. A nie wygląda aż tak źle, muszę przyznać. Szczerze wam powiem. Wręcz bym się zastanawiał, po co było aż tyle trampolin. No i praktycznie... Okej, teleporciki. No, to bywa interesujące. A raczej jest interesujące. Co się stanie, jeśli to będę chciał zepchnąć? Ha. Odblokowało mi przejście. Okej. Więcej ciekawostek. Mamy skrzynki, mamy klucze. Mamy przejścia trampolinowe. Kurczę, chyba przejdziemy grę zanim... Nie wiem, co tu jest tutaj całkiem po prawej stronie, ten kwadracik. Zaraz zobaczymy. Okej. Nie tak miał być, ale dobra, jesteśmy tu. Kluczyk. Otwieraj. No, trochę zajmuje otwarcie tych drzwi, ale dobra. Przeszliśmy. No i ostatnia plansza, tak? Zobaczymy. Mamy teleporty, mamy skrzynki i trampoliny i jedno wspomnienie, tak więc... Cóż... Warto by... O kurczę, no tego to się nie spodziewałem. No w sumie... Bardzo łatwe to było, sami przyznacie. Okej, odblokowało się coś. Wow, cóż to takiego? Jakaś potwora będzie nam przeszkadzała na drasie? No dobra. Nie ma problemu. No dobra, to tak nie może być. O kurczę. No to już muszę wam przyznać, że to jest ciekawe. To naprawdę jest ciekawe, takie robienie uników. Tutaj będzie zabawnie. Spadaj! Spadaj! O, ty mendo! Tak ja się nie bawię. No, pięknie, ładnie. Idzie, jak widzicie, błyskawicznie. Grę praktycznie już kończymy.
Ale praktycznie oczywiście tylko... O, cholera. No tutaj będzie trudniej. Bo nie mogę się dobrze wybić. No, spacjo! Działaj tak, jak bym chciał. Dobra. No i jesteśmy. Jeszcze zostało 5 plansz. Jak to tu wygląda? Wow, ten jest jakiś taki szybki. Ale dobra. Ach. Dobra. O wiele lepiej. Nie, 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 spadaj. Spadaj, ziomek. Dobra. I jesteśmy. Pięknie. Działa perfekcyjnie. Jakby tu przejść? Tutaj musimy wskoczyć. Tutaj. Tutaj mamy trampolinkę. Dobra. Otwieraj. Dziękuję bardzo. Nie, no słuchajcie, no to jest gierka bardzo prosta, ale jeśli chcecie spróbować swoich sił, to oczywiście możecie ją pobrać. Mam nadzieję jeszcze. Dlatego za chwilkę, gdzie tylko skończę nagrywać, a sprawdzę, czy jest taka możliwość jeszcze zdobycia kluczy do tej gry. No i momentalnie postaram się wam te klucze jakoś podrzucić. Oczywiście na Google Plusie będzie szybciej dla osób, które tam, powiedzmy, mi śledzą na nim. Co prawda jest on naprawdę takim słabym odpowiednikiem, nie oszukujmy się, Facebooka, ale jakoś mnie nie korci, żeby go zakładać, dlatego cały czas siedzimy na tym Google Plusie. Dobra, skoczymy sobie tędy. Co to za problem? Przejdźmy tutaj. No i tu musimy... No jak tu przeskoczyć? Kurczę, jak tam przeskoczyć? Tak, żeby się nie zabić. Dobra, no tu jesteśmy. Może tu mam wyskoczyć już? Nie, no tutaj nie. Okej, dobra, udało się. Wszystko da się zrobić. I ostatnia plansza, tak więc... Cóż... łatwizna, można by rzec. No i koniec, przeszliśmy wszystkie plansze. Mamy tutaj jeszcze Random Dungeons. Okej, no kolejny achievement, jakoś mnie to nie dziwi. Tak więc, cóż, sprawdźmy sobie tylko, czy wszystkie achievementy odblokowałem. Nie, mamy jeszcze jeden achievement. Mamy jeszcze dwa achievementy. A sprawdźmy sobie, co to za problem. Tak. PIN. Jeśli wiecie... Co, źle wpisałem? Nie, dobrze wpisałem. Co mnie kłamiecie? Jak widzicie, gram dopiero 20 minut. No cóż, jeden achievement jest dość trudny do zrobienia, ponieważ musimy spaść 1000 razy. Nie wiem, czy to chodzi o to, czy to o to, żeby wpaść w dół. No, mi się zdaje, że w dół. A wejdźmy do menu głównego i jest Memory Creator. I kolejny achievement zaraz dostaniemy. Mam taką nadzieję, że się gra nie wykrzaczyła. Nie. Dobrze. Hello! Add memory. Aha, to jest... Nie, to ja bym chciał to usunąć. Remove. Hello. Legion. Legion w sumie. Albo Legion. Cholera ci go wie. Skrupeczką niech będzie. No. Hello.
No i mamy achievement, bardzo prosty do zdobycia. Tak więc wracamy do menu, gdzie wyjść do menu. Jest main menu. No i dobra, to by było na tyle z gierki, która nazywa się Imagine Me. Jeśli chcecie zdobyć gierkę, w której możecie zdobyć wszystkie achievementy bez problemu, no to, tak jak już wspominałem, podrzucę wam link do opisu. Miejcie nadzieję, ja mam nadzieję, że jeszcze te klucze są. Kluczy nie było zbyt dużo, ale może jeszcze są. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa.